Dzień dobry, kochani przyjaciele. Codziennie dochodzi w życiu i w świecie do wielu zmian. Codziennie też dochodzą, docierają do nas jakieś informacje o tym. Jest jednak różnica: coś słyszeć, mieć informację, jakaś informacja, która jest za pośrednictwem kogoś lub czegoś, na przykład mediów, nie wiedząc, czy jej można wierzyć, albo coś słyszeć i widzieć bezpośrednio i osobiście. Jest różnica. Słyszeć o tornadzie w okolicach południowej morawy, a być tam osobiście, jako świadek, kiedy w następstwie. Tej strasznej, destrukcyjnej mocy, tornada, pozostanie mój dom w gruzach, a ponadto ktoś z bliskich zginie. W minionym tygodniu słyszeliśmy o zagubionej, ośmioletniej dziewczynce w lesie, w okolicach Domażlic. Ta wiadomość napełniła mnie. Smutkiem i żalem, lecz równocześnie, kiedy po trzech dniach poszukiwania została odnaleziona, no to była wielka radość. Ale jeszcze byłoby coś inaczej, gdybym to wszystko, całą tę rzeczywistość, miał przeżywać bezpośrednio i osobiście. Jako na przykład jej ojciec. Podobnie ma się sprawa z Bogiem. Jest różnica: o nim coś wiedzieć, o nim coś słyszeć, prowadzić filozoficzne dyskusje, debaty, albo Bożą łaskę i Bożą miłość. Przeżywać, doznawać na co dzień. Dlatego apostoł Jan, pisząc swój pierwszy list, rozpoczyna go od słów. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, to. Zwiastujemy słowo żywota. Życzę wam, kochani, byście o Bogu i Chrystusie nie tylko coś wiedzieli czy słyszeli, lecz byście i dziś mogli przeżywać i doznawać jego moc i pomoc, jego bliskość i miłość. Kto Prawdziwie i szczerze poszukuje Jezusa Chrystusa, temu On daje się odnaleźć. Niech Wam Pan Bóg błogosławi.